Radio Widzew w rytmie serca łodzi. Witam, kochani widzewiacy. Miło mi przywitać widzewską społeczność na antenie Radia Widzew. Pozdrowienia z ziemi śląsko-dąbrowsko-zagłębionskiej od Bodzia Pikuty. Pozdrawiam. Sponsorem audycji jest firma Supersports.pl Oferująca profesjonalny sprzęt fitness marki Tiguar oraz TRX. www.supersports.pl Druga Liga Mistrzów. Witam serdecznie. Dzień dobry, wieczór. 20, 21 lipca 2020 roku, godzina już 19:01. Zaczynamy audycję Druga Liga Mistrzów, czyli magazyn ligowy opisujący dokładnie to, co wydarzyło się w ostatniej kolejce drugiej ligi. No, dzisiaj mamy parę tematów. Oczywiście standardowo 9 spotkań, także sobie wszystkie je omówimy. Wiadomo, że zaczniemy od spotkania Łódzkiego Widzewa, który rozgrywał swój mecz w Rzeszowie z tamtejszą resowią. No, spojrzymy już w tym momencie na to chłodnym okiem. Wiadomo, że robiąc dogrywkę, która, która była po meczu, no gdzieś tam na, na gorąco komentowałem wszelkiego rodzaju wydarzenia związane z tym meczem i niestety, no nie byłem wtedy jeszcze mocno radosny. Radosny byłem później, gdy okazało się, że inne wyniki naszych rywali były pozytywne i grały pod widzew, także widzew dały czas ma szansę na to, żeby wywalczyć bezpośredni awans na zaplecze Ekstraklasy i oby mu się to udało w najbliższą sobotę. Także omówimy sobie to dzisiejsze to, dzisiaj to spotkanie. Natomiast, co poza tym, wiadomo, że zaczniemy standardowo od przypomnienia tabeli, jak wyglądała przed 33. serią spotkań. Potem, oczywiście, przejdziemy przez taką tabelę bardziej popandemiczną. Opowiemy sobie, jak wygląda aktualna forma zespołów, które grają w drugiej lidze. No, bo wiadomo, że to się mocno różni od tego, co, co widać w tej tabeli ogólnej. Dzięki temu można inaczej spojrzeć na formę samych, samych drużyn, samych zawodników i to, czego można się spodziewać po, po danych spotkaniach. Omówimy sobie standardowo strzelców oraz zestaw par, czyli oczywiście kto z kim grał no i na jakich stadionach dzisiaj będziemy gościć wszyscy razem, także to, to będzie na pewno potem, tak jak powiedziałem, mecz Resowia-Widzew, no i następnie przyjdziemy sobie przez następne osiem spotkań dzisiaj, dzisiaj gościa nie będzie, dzisiaj gościa nie będzie, dzisiaj poprowadzimy audycję tylko i wyłącznie w całości opowiadając o tym, co się dzieje na m, działo w sumie na, na tamtych stadionach w drugiej, w drugiej lidze, natomiast do następnej audycji jest szansa, że będzie naprawdę bardzo fajny gość i taka audycja na zakończenie ligi wydaje mi się, że, że może być troszeczkę z większą pompą. Także już zapraszam. Jeżeli wszystko się oczywiście uda, będziemy informować na, na falach naszego radia, jak to wygląda. Także wiadomo, że te wszystkie spotkania sobie dzisiaj jeszcze omówimy. No i na koniec oczywiście podsumowanie tego, co się dzieje i krótka zapowiedź spotkań sobotnich, czyli tej ostatniej kolejki. Także chwileczka przerwy i zaczynamy zabawę. Druga Liga Mistrzów. I tak jak wspominałem, przypomnijmy sobie może najpierw jak wyglądała tabela drugiej ligi przed 33 serią spotkań. Mianowicie wyglądała następująco. Na pierwszym miejscu był jeszcze łódzki widze w punktów 59 zdobytych w 32 spotkaniach. Bilans spotkań to 17-8-7, bramki 65 35. Na drugim miejscu, który drużyna, która zgromadziła dokładnie taką samą liczbę punktów, czyli Górnik Łęczna, natomiast wiadomo, że on ma gorszy bilans bezpośrednich spotkań z Widzewem, dlatego był tą pozycję niżej. Także 59 punktów również ten sam bilans spotkań 17,87, natomiast jeszcze też ma gorsze bramki, bo 43-35. No i co ciekawe, tutaj Widzew i Górnik tyle samo punktów, tyle samo spotkań, ten sam bilans bilans meczów Natomiast bramki 65, 65, 43, 35. Widzę, strzelając. 22 bramki więcej i tak ma zdobytych tyle samo punktów. Widać tak naprawdę tutaj, gdzie widzę, potracił tak na dobrą stratę punkty. Widać, że jeżeli mecze wygrywał, to wygrywał wysoko natomiast wiadomo, że za wysokie zwycięstwa nie przyznaje się więcej punktów niż i tak 3, także Górnik wygrywając mniejszą ilością goli, mniejszą różnicą bramek, i tak zgromadził tyle samo. Na trzecim miejscu GKS Katowice, punktów 58 i to jest taka trójka, która aktualnie walczy o, o awans na to zaplecze ekstraklasy, no z tej trójki jedna drużyna na pewno pozostanie na tym miejscu barażowym, czyli będzie, będzie dwóch zwycięstwów, jeden, jeden przegrany, ale być może przegrany tylko na chwilę. Czwarte miejsce przed 33 kolejką zajmowało Bytowia Bytów, punktów 50. Na piątym Nasz Rywal, czyli Resowia, punktów 48. Szósta była Stal Rzeszów, punktów 47. Na siódmym miejscu Olimpia Elbląg, również 47. Ósme miejsce zajmowały Rezerwa Lecha Poznań, punktów 46. A na dziewiątym miejscu w środku stawki Skraczę Stochowa, również punktów 46. Na dziesiątej pozycji Pogoń Siedlce, punktów 45. 11 miejsce Błękitni Stargard, punktów 44. 12 miejsce Garbarnia Kraków, punktów Również 44, na 13 miejscu Górnik Polkowice, tutaj również punktów 44, naprawdę bardzo płaska ta tabela. Takie zwycięstwo Górnika Polkowice mogło dać mu nawet awans znowu do strefy barażowej, no ale nie uprzedzajmy faktów. 14 miejsce Znicz Pruszków, czyli nasz najbliższy rywal, z którym będziemy się mierzyć w najbliższą sobotę w sercu Łodzi na Widzewie, punktów 43. 15 miejsce stal-Stalowa Wola. Punktów również 43, no jest oczywiście po porażce z Widzewem 3 do 0. Tej porażce wyjazdowej na 16 miejscu Elana punktów 38, czyli drużyna, która w sumie już na tamten czas była prawie że spadkowiczem, miała jeszcze iluzoryczne szanse, no ale warunkiem było zwycięstwo ze zniczem Pruszków, czyli jakby nie patrzeć bezpośrednim rywalem do utrzymania. Na 17 miejscu pierwsza z drużyn już zdegradowanych do trzeciej ligi, czyli Legionowia Legionowo, punktów 24 i na 18 pozycji ma Mamy Gryfa Weicherowo, to jest drużyna, która również już spadła z drugiej ligi. Będzie w następnym sezonie grać na czwartym poziomie rozgrywkowym, czyli w lidze trzeciej, w tej grupie północnej. W sumie to chyba z grupa czwarta, o ile dobrze, o ile dobrze pamiętam. Także Gryf Weicherowo też już spadł do ligi niższej. Tak prezentowała się tabela tutaj. Po, po tej kolejce. Jak wyglądała ta tabela po pandemii, no bo to jest tak jak powiedziałem, dosyć istotne, bo zupełnie różna forma drużyn w stosunku do tego co drużyny prezentowały wcześniej. Najlepszą drużyną po 10 kolejkach jest i 10 rozegranych spotkaniach w sumie też z Kraczem Stochowa. Druga stal, stalowa wola. Na trzecim miejscu rezerwy Lecha Poznań. Na czwartym pogoń Siedlce. Już samo to pokazuje, jakie drużyny aktualnie przewodzą w stawce i mają w tym momencie zbudowaną najwyższą e, formę. Także żadna z tych drużyn nie bije się o awans. Dopiero na piątym miejscu pierwsza z drużyn, czyli GKS Katowice. I na szóstym miejscu Górnik Łęczna. Czyli dopiero piąte i szóste miejsce to są drużyny, które aktualnie jeszcze są we walce o awans. Znaczy będą cały czas. E, natomiast tutaj w tej tabeli po pandemii, dopiero piąte i szóste miejsce. Jeszcze na Jestar Rzeszów i na 8 bytowia też punktów 17. Jeżeli chcemy szukać widzewa, niestety musimy go szukać w drugiej części tabeli. Jest to miejsce aktualnie 13, punktów zdobytych 12, czyli 1,2 punktu na mecz. No biorąc pod uwagę taką średnią, to my byśmy się bili o, o utrzymanie w tej, w, tej, w tej lidze, grając właśnie w taki sposób cały, cały sezon, a nie o bezpośredni awans na no, no zaplecze ekstraklasy. klasy. Także, także bardzo słaba forma widzewa. Co prawda wygrał ostatni mecz z stalą stalowa wola 3 do 0 dzięki czemu no, przerwał tę serię jednego punktu na mecz, te 2 dziesiąte, dziesiąte tutaj, tutaj doszły. Jaki był zestaw par? Kolejka 33. Ona była pierwotnie zaplanowana na weekend pomiędzy 23 a 24 maja. No, z racji wiadomych wtedy się nie odbyła i przełożona została na weekend 18-19 lipca, czyli dwa miesiące w przód. Jakie, jakie spotkania mieliśmy i które, które były w ten, w ten weekend? Najpierw skra częstochowa. Pogoń siedlce podejmowała na Lorecie, na tej sztucznej nawierzchni. Górnik Łęczna w bardzo istotnym spotkaniu z perspektywą aktywy Widzewa, grał ze Stalą Rzeszów. Olimpia Elbląg u siebie podejmowała już zdegradowaną Legionowie Legionowo. Błękitni Stargard mierzyli się w meczu takim bezpośrednim o, o utrzymanie, no bo drużyna, która wygrywała w tym spotkaniu na 100% zapewniała sobie utrzymanie, czyli Błękitni Stargard podejmowali garbarnie Kraków. Bytowia Bytów, Lech 2 Poznań. Wejherowie na wzgórzu Wolności tam zawitał górnik z Polkowic. W Pruszkowie, no, kolejny mecz drużyn walczących o utrzymanie. Tak jak już wspominałem, Elana musiała spotkanie wygrać, aby w ogóle myśleć jeszcze o tym, że można się tutaj utrzymać. I to najlepiej wygrać dwiema bramkami, wtedy miałaby lepszy bilans w meczach ze Zniczem. Także znicz podejmował Elanę Toruń. No, w spotkaniu, które interesowało nas najbardziej, Resowia widzę w Łódź. No i drugie spotkanie, które interesowało nas równie mocno, o rozgrywane 19 lipca o godzinie 17. Tam była Stal, Stalowa Wola, która wróciła znowu do swojego matecznika, do swoich koszar na nowy stadion i rozgrywała spotkanie z GKS-em Katowice. Także tak prezentował się zestaw par przed 33. kolejką. Tabela strzelców. No w tabeli strzelców wiadomo, że walka dwóch głównych snajperów Ligi o Koronę Króla Tutaj mamy Michała Bednarskiego, który ma 23 bramki z Górnika Polkowice oraz 21 bramek Marcina Robaka. Następnie 17 bramek Karol Czubak, zawodnik Bytowi Bytów. 15 bramek dwóch zawodników. Tutaj jest Wojciech Wadecki, Błękitni Stargard oraz Paweł Wojciechowski, Górnik Łęczna. 12 bramek Filip Szymczak z rezerw Lecha Poznań. 11 bramek Dariusz Zjawiński ze Znicza Pruszków. I 10 bramek Michał Fidziukiewicz z Stali Stalowa Wola. Następnym najlepszym strzelcem ze strony Widzewa po Marcinie Robaku jest yy, gra, yy, przepraszam, yy, mający dziewięć bramek Rafał Wolsztyński. Natomiast jeśli chodzi o najlepszego strzelca yy, Resowi, z którym yy, my się mierzyliśmy, no to tutaj był Dawid Świderski. Uwaga, również 9 bramek zdobytych. Także gdyby nie Marcin Robak, to mielibyśmy pojedynek dwóch najlepszych strzelców yy, obu drużyn. Także e, tak to wyglądało. No i co? No, mamy w sumie wszystko powolutku przypomniane, także możemy sobie zaczynać ten nasz turniej po, e, po stadionach. Zaczniemy oczywiście od wizyty w Rzeszowie. E, wizyty na Wyspiańskiego 22, gdzie tamtejsza Ressowia, no, podejmowała nasz widzę. Widzę wjechał. Mocno zmotywowany po bardzo dobrym spotkaniu w Katowicach, gdzie, gdzie urwał remis jednemu z głównych rywali do awansu, czyli GKS-owi, po naprawdę dobrej piłce, zagrał kolejne spotkanie zaledwie po trzech dniach, już w ubiegłą środę ze Stalą Stalowa Wola, gdzie mocno objawialiśmy się tego spotkania, bo Stal była jedną z lepszych drużyn, natomiast widzę z sił zgniótł i wygrał spotkanie 3 do 0, także z wielkimi nadziejami jechaliśmy do, do Rzeszowa, bo, bo gdyby tam się udało wygrać, to przy właśnie innych dobrych um, wynikach w, w, wreszcie spotkań, czyli w spotkaniu chociażby właśnie łącznej ze Stalą Rzeszów, czy Stali Stalowa Wola z GKS-em Katowicem, widzę mógł już wtedy sobie zapewnić awans na zaplecze Ekstraklasy. Klasy. No to, że tak się nie stało, wszyscy już dobrze wiemy, w jakich to się stało okolicznościach też niestety dobrze wiemy. No, i co możemy tutaj, co możemy tutaj powiedzieć? No, samo spotkanie tak naprawdę no, nie zachwyciło, nie, nie oszukujmy się. Widzę grał bardzo apatycznie. Nie wyglądało to na dobrze, chociaż ten początek. Był nawet okej. Okay. Wyglądał wyglądał może, może, może i dobrze. Tam widzę więcej pierwszą groźną akcję stły, sobie stworzyli po takim e, zagraniu Łukasza Kosakiewicza. Tam było takie dośrodkowanie z prawej strony, natomiast żaden z zawodników gości oczywiście no nie, nie doszedł do, do piłki. Następnie to drużyna gospodarzy mocno ruszyła. I tutaj mieliśmy taką akcję sam na sam, gdzie z Wojciechem Pawłowskim wyszedł Jakub Persak, natomiast Wojtek Pawłowski fajnie wyszedł tak naprawdę na, nie wiem, to był siódmy, ósmy metr, gdzieś mniej więcej na różniku pola karnego i, i obronił strzał lecący w światło widzewskiej bramki. I w tym momencie ja nawet sam sobie pomyślałem, oho, Wojtek Pawłowski naprawdę łapie formę, Wojtek Pawłowski będzie nas dzisiaj bronił, i to jest naprawdę człowiek, który, który dobrze, że znowu wrócił do dobrej formy. Potem mieliśmy 11 minutę, gdzie w polu karnym znajduje się Daniel Świderski, ale tutaj mamy nacisk Sebastiana Rudola i na szczęście były widzewiak nie był w stanie dobrze uderzyć tej futbolówki, dzięki czemu Przepraszam, dzięki czemu ona nie wpadła do bramki. No w ogóle tak naprawdę nie było tam, tam strzału. Od tego momentu, tak na dobrą sprawę, to widzewiacy zaczęli powolutku przejmować inicjatywę. Tak jak już mówiłem, tutaj bramka mogła paść wcześniej po dobrym doświadkowaniu Łukasza Kosakiewicza, natomiast żaden z piłkarzy widzewa niestety się w tym nie połapał i, i, i bramki nie było. Potem jeszcze przed mniej więcej 27, 28 minuta to tak było, jeszcze miał kolejną akcję Daniel Świderski, który był naprawdę napakowany jak kabanos. Naprawdę był nabuzowany na ten widz, Chciał się pokazać starym kolegom, chciał się pokazać staremu klubowi, natomiast strzela najpierw prosto w Pawłowskiego, który znowu popisuje się kapitalną interwencją, a do bitka lądujesz już obok słupka i po raz kolejny wynik zostaje niezmieniony. W końcówce spotkania mamy jeszcze taką szansę widzewa. Tam po prawej stronie na szarze zdecydował się Henryk Ojama, Dogrywa do Marcina Robaka, natomiast strzał, no bo, a czy w sumie to nawet nie był strzał, no ja to odnotowałem jako pierwszy strzał celny widzewa w, w spotkaniu w 44. minucie. Ehm trafił w bramkarza, a tam jednak Zapetowski jako bramkarz Rysowi bez większych problemów sobie, sobie tą piłkę obronił. no Tym bardziej, że Marcin Robak był lekko obrócony, także jego, jego strzał też, też nie, wyglądał, nie wyglądał najlepiej. Natomiast w pierwszej połowie mieliśmy jedną na pewno nieprzyjemną sytuację związaną z, z Widzewiakami. W 30 bodajże chyba trzeciej minucie, o ile dobrze pamiętam zderzenie Daniela Tanżyny z obrońcom, Resowi z Sebastianem Zalepą. Niestety były Widzewiak, zderzył się z aktualnym Widzewiakiem. No i Daniel Tanżyna upadł jak rażony piorunem. Nie wiem, chyba nawet przytomność stracił, bo przez pewien czas się zupełnie nie odzywał. Tam były dosyć nerwowe ruchy piłkarzy, który, którzy przy nim byli. Momentalnie sztab medyczny się pojawił. No, pogoda też w Rzeszowie nie była najlepsza i nie... Nie pozwalała na, na, na fajną grę w piłkę, prawda? Duże zmęczenie po zawodnikach, mocne słońce, 28 stopni. No i związane to było z tym, że Daniel Tarzyna chociaż na takiej adrenalinie chciał wrócić na boisko, chciał, chciał jak najszybciej dograć to spotkanie, pokazać się z dobrej strony, że jestem twardzielem, jestem walczakiem, jestem takim ściekłym bykiem, który, który tutaj wszystkich porostawia po kątach. No nie chciał opuszczać, opuszczać tego meczu, on wiedział jaki jakiej wagi jest to spotkanie. Niestety no musiał uznać wyższość mm, organizmu. Organizm nie pozwolił grać i Daniel Tanżyna w przerwie został odwieziony do, do, do szpitala na tomografię. No teraz już wiemy, że wszystko jest OK. i Daniel Tanżyna najprawdopodobniej wyjdzie w pierwszej 11 na ze Zniczem Pruszków, natomiast wtedy było to niestety niedobre. No i tutaj mieliśmy zmianę, ponieważ ta mm, ta zmiana spowodowała to, że na boisku zameldował się Hubert Wołąkiewicz. No a jak się popisał Hubert Wołonkiewicz w drugiej połowie, no to co ja już Wam tutaj mogę, mogę powiedzieć. No widzę w drugą połowę zaczynają naprawdę z dużym animuszem, dzięki czemu zaczęli naprawdę dominować przeciwników. Najpierw rzut wolny i próba uderzenia Mateusza Młodżenia. Potem on chwilę później odbiera piłkę jednemu z przeciwników, podaje ją na skrzydło do Henryka Ojamy, ten wrzuca na głowę Marcina Robaka. No Marcin uderza tak troszeczkę ekwilibrystycznie tą głową i Mimo wszystko jednak bramkarz Resowi tutaj broni ten, broni ten strzał. Szkoda, bo byłaby naprawdę ładna bramka i widzew już mógł prowadzić i mógł sobie w tym momencie kontrolować to spotkanie. No niestety, bramka, bramka nie pada. Następnie mieliśmy rzut wolny dla widzewa, to była tak mniej więcej 20-25 metr, Dożenie Marcina Robaka, natomiast ponownie, ponownie niecelne i, i, i cały czas wynik 0 do 0. Gdy naprawdę wydawało się, że widzę w łapie wiatr w żagle, że widzę w tej drugiej połowie za chwileczkę zdominuje przeciwnika, że, że pokaże tej resowi, gdzie raki zimują i, i zdobędzie bramkę, no to bramkę strzela resowia. Akcja zupełnie z niczego, przerzut daleki do Daniela Świderskiego. Tę piłkę przyjmuje i momentalnie wystawia ją do Maksymiliana Hebla. I tutaj piłkę powinien prze, przeciąć Wąkiewicz. Niestety Hubert bardzo źle się ustawił w tej akcji. Został złapany na wykroku. Piłka przeleciała mu nie wiem, dobry metr przed nim. Trafiła ona do Hebla. Hebel przymierzył po długim rogu i jedyne co pozostało Pawłowskiemu, to wyjąć piłkę z, z bramki. Chwilkę później próbuje odpowiadać, Konrad Gutowski natomiast z jego zagrożeniem, taką akcją indywidualną po lewej stronie bez problemu, radzą sobie obrońcy. I potem mamy minutę 70. Po uderzeniu Marcina Robaka, tak dosyć znowu ekwilibrystyczna główka, piłka tak dziwnej rotacji nabrała, bo się zaczęła odbijać po, po murawie, minęła bramkarza i trafiła uwaga w słupek. Także Zapytowski naprawdę miał multum szczęścia. W tej sytuacji dodatkowo jeszcze przy próbie dobitki Gutowskiego, no tam miał ręce pełne roboty, i, i ostatecznie on zatrzymał tą piłkę, żeby nie wpadła do siatki. Widzew przegrywał, ale widzę, atakował. Wydawało się, że remis tak na dobrą sprawę będzie już tylko i wyłącznie kwestią czasu, że ta jednak bramka dla Widzewa wpadnie i jak nie umiemy wygrać, to chociaż to zremisujemy, chociaż to spotkanie nawet przy remisie mogło nam zupełnie nic nie dawać. Natomiast na 13 minut przed końcem mamy kuriozum. Mamy kuriozum w Widzewie, w międzyczasie są kolejne dwie zmiany w Widzewie. Zostaje już tylko i wyłącznie zmiana młodzieżowca. Długi przerzut zawodników resowi z bramki wychodzi gdzieś na 30 metr Wojciech Pawłowski i sam chyba tylko on wie, czemu piłka zagrywa ręką. mu Grzegorzowi kawałko z Augustowa, no pozostaje tylko i wyłącznie wyciągnąć czerwony kartonik i usunąć bramkarza. No musi być bramkarz rezerwowy, tyle tylko, że problem jest taki, że rezerwowym bramkarzem widzewa nie jest młodzieżowiec, więc nie może się on pojawić w bramce. Rezerwowym bramkarzem widzewa jest Patryk Wolański, który status młodzieżowca stracił już naprawdę dawno temu. No i co się musi wydarzyć. No Patryk wejść nie może. Więc w bramce ląduje uwaga Hubert Wołąkiewicz. Ponoć najlepszy z bramkarzy z pola jeśli chodzi o widzew to taka ciekawa sytuacja nastąpiła ponieważ za bramką wołąkiewicza stanął w tym, tym momencie trener Jabłoński i on kierował jeszcze grą Wołąkiewicza przez te ostatnie 13 minut pomagał mu się ustawić krzyczał do niego odpowiednio co ma robić jak ma robić żeby, żeby jakoś dowieść, tak naprawdę tą tylko i wyłącznie jedną straconą bramkę żeby więcej nie musiało się wydarzyć co ciekawe Wołąkiewicz miał parę fajnych interwencji oczywiście e, oczywiście nie na nie były to strzały na tyle groźne, że no, mogłyby mocno zaskoczyć yy, bramkarza, w cudzysłowie, Łodzian. Yy, natomiast Wąkiewicz parę piłek fajnie złapał, w jednej się nawet przeturlał. Myślałem, że już nawet wtoczy się z tą piłką do bramki. No tak się jednak nie stało. Przewrót w tył. Hubert umie i, i, i to wystarczy. Natomiast tak, no Resowia pomimo tego, że a, grała w dziesiątkę, pomimo tego, że b... Yy, mogła, miała bramkarza, tak naprawdę nie bramkarza w bramce Widzewa, mogła strzelać dużo z dystansu, cofa się, cofa się niesamowicie, a Widzew ponownie zaczyna przejmować inicjatywę i to nie Rysowia zadaje drugi cios, tylko Widzew rzuca się do huraganowych ataków i tak naprawdę piłka parę razy wędruje w porę karne gospodarze, czy to zrzutu wolnego strzela Wolsztyński, tam była taka akcja yy, nad poprzeczką, czy też jeszcze parę yy, akcji Marcina Robaka, czy też Konrada Gutowskiego, no piłka jednak mimo wszystko nie chce, nie chce wpaść do bramki Sędzia po długim doliczeniu, no bo mieliśmy sporo przerw w grze, między innymi tą przerwę związaną ze zmianą bramkarza kończy mecz. No, widzę Wiacy załamani. Widzę Wiacy wiedzą, że mogli w tym momencie stracić wszystko, i jedyne co im pozostaje, to się modlić i walczyć o to, żeby, żeby inni również się potknęli. A kto miał się potknąć? No, miał się potknąć GKS w stalowej woli i Górnik Łęczna u siebie w meczu ze Stalą Rzeszów. Czy tak się stało? No dowiemy się oczywiście za chwilę, natomiast teraz takie jeszcze szybkie podsumowanie tego spotkania. Resowia, Widzew 1-0, do 0, minuta 64, bramka Maksymiliana Hebla. Jeśli chodzi o żółte kartki, Marcel Zapytowski po stronie Resowi, Maksymilian Hebel, strzelec bramki oraz Kamil Raduli, który go zmienił na minutę przed końcem, także Kamil Raduli wszedł jeszcze na minutę przed zakończeniem spotkania i uzyskał żółtą kartkę. Jeśli chodzi o kartki po stronie Widzewa, to mamy tam Łukasza Kosakiewicza z żółtą kartką, Bartłomieja Poczobuta z żółtą kartką, Christophera Mandiangu również z żółtą kartką. No czerwona kartka, tak jak już tutaj wspomniałem, Wspominałem dla Wojciecha Pawłowskiego za to wyjście przed, przed swoją bramkę na ten 30 metr i zupełnie kuriozalne zagranie piłki ręką, bo gdyby on tej, tej ręki tam nie użył, tylko nawet by się może i zderzył z wychodzącym świderskim, albo go nawet przepuścił to i tak, Daniel raczej nie miał większych szans na dojście do tej piłki i zagrożenia z tej akcji by nie było. No tak niepotrzebnie osłabił zespół i raczej spowodował to, że. Że widzew już nie miał większych szans na odrobienie strat. Jeśli chodzi o kartki, to kartka Łukasza Kosakiewicza eliminuje go z ostatniego spotkania ze Zniczem Pruszków. Także tutaj na prawej stronie na pewno zobaczymy Łukasza Turzynieckiego. Łukasza Turzynieckiego, który prawdopodobnie na 99,99% ,99 żegna się z Łukim Widzewem. Także w ostatnim spotkaniu ze Zniczem Pruszków będzie mógł się pokazać jeszcze z dobrej strony i miło pożegnać z kibicami widzewa. Oby pożegnał się meczem zwycięskim i oby pożegnał się awansem do, do pierwszej ligi także, także tak wyglądało to spotkanie kończymy mecz Resowia Widzew i przenosimy się na drugie boisko lądujemy na Lorecie lądujemy na Sztucznej Murawie tutaj mecz z Stochowa z Pogonią Siedlce. Jak wyglądało to spotkanie? No w pierwszej połowie bramek nie było, bo one dopiero wpadły w drugiej, ale tak naprawdę jeżeli każdy bezbramkowy mecz wyglądałby jak ten, no to kibice nie mieliby prawa w ogóle, w ogóle narzekać, bo było to spotkanie żywe, było to spotkanie fajne, było to spotkanie, w którym naprawdę dużo się działo, bo dobrej gry i okazji dla obu stron naprawdę nie brakowało. Najwięcej sytuacji strzeleckich dla miał tam Piotr Nocoń. Parę razy próbował zaskoczyć bramkarza bramkarza Misztala, bramkarza z Pogoni Siedlce. Najlepsza akcja była chyba w 17 minucie, gdzie już tylko i wyłącznie zabrakło reko precyzji, bo była dobra akcja z Konradem Andrzejczakiem, natomiast no strzał, strzał minimalnie obok bramki i nadal wynik 0 do 0. Goście z Siedlec również często zatrudniali Mikołaja Biegańskiego, czyli bramkarza skry, no widać było niesamowitą motywację oraz wagę tego meczu dla, e, dla obu drużyn. No każdy wiedział, że a e, zwycięstwo na pewno daje utrzymanie, zwycięstwo daje mimo wszystko jeszcze szansę na walkę o baraże, o pierwszą ligę, gdzie skra, <grych> no na pewno nie wyżyła w to, że w ogóle coś takiego jak pierwsza liga jest możliwe. No, możliwa, no ale po tej pandemii zaczęli grać tak dobrą piłkę, tak dobrze zaczęli punktować, że, że te baraże naprawdę pojawiły się za horyzontem i kto wie, czy, czy nie chcieliby po to sięgnąć no i tak, mamy drugą połowę no i ona zaczyna się dla gospodarzy chyba w sumie w najgorszy możliwy sposób bo w 47 minucie po akcji na prawą stronę wdarł się Maciej Firley, czyli napastnik drużyny Pogoni Siedlce i mocnym strzałem w środek bramki takim pod poprzeczkę nie daje szans bramkarzowi Skry, 1 do 0 dla Pogoni Siedlce no zapowiada się pierwsza porażka Skry od bardzo dawna na, na, na własnym boisko, tutaj też morale lekko spadło, widać było lekką apatyczność w grze z Natomiast w 61 minucie szczęście jednak się uśmiecha do gospodarzy. Siedlczanie w wyniku nieporozumienia wbijają piłkę do własnej bramki i, i, i mamy bramkę samobójczą, a 5 minut później Nocoń po raz kolejny próbuje zaskoczyć bramkarza Misztala, natomiast znowu ten strzał jest za lekki i niestety nie ma, nie ma gola. Chwilę później jeszcze doskonała sytuacja wprowadzonego kilka minut wcześniej Dawida Wolnego, natomiast tutaj również się nie Daje i wynik dalej jest 1 do 1. W 71. minucie natomiast skry ratuje biegański, wybiegający po piłkę po takim strzale w krótki, w krótki ruch z najbliższej odległości. Więc tutaj była dobra obrona bramkarza skry. A w 73. minucie kolejne uderzenie noconia i po raz kolejny obok bramki, no coś wzwichrowany celownik miał, miał nocoń tego dnia. Szkoda, bo on sam widać mógł tutaj parę bramek strzelić. Natomiast dwie minuty później Kieca rozpoczyna rajd na własnej połowie. Mija kilku zawodników po pogoni, tak w sumie jak troszeczkę aktyczki slalomowe. Taki mocny rajd tego zawodnika. Zagrywa kapitalną piłkę do nocenia, No i ten wreszcie się nie myli. Uderza piłkę pod poprzeczkę nie dając żadnych szans dobrze błoniącemu Misztalowi w tym spotkaniu. 2 do 1 dla Skry. No i w tym momencie to Skra cieszy się z tego, że za chwilkę że ma już pewne utrzymanie i będzie mogła jeszcze powalczyć o, powalczyć o baraże no wiadomo, jeżeli mamy go minutę 75 to zostaje 15 minut do końca plus doliczenie, no to było pewne, że Pogoń w tej sytuacji na pewno rzuci, rzuci się do huraganowych ataków, Pora postawi wszystko na, na jedną salę szalę przepraszam Natomiast dzięki temu Skra mogła mieć dużą szansę na kontrataki. No i między innymi po takim kontrataku bardzo dobrą piłkę miał Dawid Niedbała. Po dograniu po raz kolejny od kiecy, natomiast piłkę uderza nad poprzeczką. No i jeżeli się nie wykorzystuje tego typu sytuacji, no to wiadomo, że jest takie porzekadło, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. No i przekona się o tym Skra. Eee zagranie z własnej połowy w pole karne Biegańskiego no i faul Radosława Gołębiowskiego sędzia nie ma wątpliwości wskazuje na 11 metrów No i co no i strzały Bartosza Brodzińskiego byłego piłkarza Widzewa i mamy wynik 2 do 2 Pogoń Siedlce Skraczeń Stochowa Pogoń Siedlce jako wynik 2-2. Nie ma zabitych jest dwóch rannych skraczę Stochowa dzięki temu już utrzymana na pewno w drugiej lidze Pogoń Siedlce musi jeszcze troszeczkę o to powalczyć czy jej się uda przekładamy się w najbliższą sobotę także podsumowując skra stochowa Pogoń Siedlce 2 Dwa e, bramki strzelają w 47 minucie Maciej Firley e, W 61 minucie samobójcza bramka e, obrońcy pogoni Siedlce Bartłomieja Olszewskiego jest 1-1. Następnie 75 minuta i to jest Piotr Nocoń i jest 2 do 1 dla skry. Natomiast w 90 w sumie już trzeciej minucie, bo to była trzecia minuta doliczonego czasu gry rzut karny na bramkę zamienia Bartosz Brodziński z pogoni Siedlce i wynikiem 2-2 kończy się to. E, spotkanie. Jeśli chodzi o żółte kartki w tym spotkaniu, to mieliśmy tak, dla Radosława Gołębiowskiego kartka żółta po stronie Skry Częstochowa, natomiast dla Pogoni Siedlce tutaj sędzia Jacek Lis z Katowic pokazał kartki 3. Najpierw Iwan Oczenas, czyli środkowy obrońca Pogoni Siedlce. Kartka była też dla Bartosza Wiktoruka, czyli takiego młodego chłopaka grającego w środku pola. No i ostatnim zawodnikiem ukaranym żółtą kartką był Eryk Dłocha, również z drużyny pogoni Siedlce, który grał całe spotkanie. Także podsumowując jeszcze raz z Stochowa Pogoń Siedlce wynik 2-2. Z Częstochowy. Przenosimy się na pierwszy mecz, który no bardzo mocno interesował Łodzian. Widzewiacy po porażce z resowią Rzeszów w autokarze. Jestem przekonany, że oglądali to spotkanie, bo było ono oficjalnie, oficjalnie dostępne do obejrzenia. Czyli Górnik Łęczna, stal Rzeszów. Górnik Łęczna, który no ostatnio dziś tam znowu zaczął lekko zawodzić, miał już dobrą przewagę nad widzewem, którą, którą, którą stracił po porażce. Z pogonią siedlce. A teraz przyjechała do niego rozpędzona Stal, która miała za sobą cztery spotkania z wycięskiem, więc tutaj każdy wynik mógł być możliwy. Po cichu liczyłem na wygraną Stali Rzeszów mimo wszystko w tym spotkaniu, bo liczyłem na to, że, że widzę pokona drużynę Resowi, a Stal następnie wygra z Łęczną i stal wtedy minie Resowie, a widzę dzięki temu. Zapewni sobie, zapewni sobie awans. No, plany niestety wzięły w łeb, ponieważ w Łęcznej spotkanie wyglądało zupełnie inaczej. Pierwsza połowa rozpoczyna się bardzo źle dla Stali, ponieważ już w pierwszych sekundach po błędzie biało-niebieskich dochodzi do bardzo groźnej sytuacji. Jednakże Bieszczad, czyli bramkarz Stali Rzeszów, zachowuje się tutaj bardzo dobrze i wygrywa pojedynek sam na sam z Wojciechowskim. Natomiast chwilę później niestety już musiał wyciągać piłkę z siatki, ponieważ właśnie wspomniany przede mną przez chwilę Paweł Wojciechowski strzela bramkę dla górnika Łęczna. No górnik Łęczna w tej sytuacji, znając wynik z Rzeszowa, prowadząc 1 do zera, był już na zapleczu ekstraklasy. Szampany w Łęcznej mogły się zacząć mrodzić i była naprawdę duża szansa na to, żeby właśnie tym spotkaniem zapewnić sobie awans ligę wyżej. Natomiast 3 minuty później Damian Michalik, bardzo dobra akcja prawą stroną przed paru rybali, uderzył piłkę nie do obrony i szybko zrobił się remis. Szybko zrobił się remis. Górnik Łęczna remisował w tym momencie ze, ze Stalą Rzeszów, czyli, bardzo dwa szybkie ciosy zadane przez obydwie drużyny już na samym początku spotkania spowodowały to, że, że spotkanie było dosyć ciekawe. No i teraz tak, mamy 5 minut, mamy jeden do jednego, no i gra się musiała lekko uspokoić. Widać, że. Zawodnicy, ok, po, po, tej, po tej szybkiej wymianie ciosów musieli sobie zobaczyć, jak wygląda przeciwnik. Zaczął każdy grać, że tak powiem, po boksersku na dystans. Natomiast, mimo wszystko, przewagę większą miała chyba jednak Stal Rzeszów, ponieważ to biało-niebiescy częściej utrzymywali się przy piłce i momentami oni zagrażali bardziej bramce górnika Łęczna. W osiemnastej minucie po bardzo dobrym zagraniu głowackiego do kłosa. No, Stal mogła już prowadzić dwa do jednego, no ale młodzieżowiec właśnie wiktor Kłos uderza mimo wszystko jednak, jednak nad bramką. Gospodarze mają również swoje sytuacje. Gdzieś tam próbuje Śpiewak, próbuje Wojciechowski, próbuje również śpiączka. No niestety żaden z nich, żadnemu z nich nie udaje się strzelić, strzelić bramki dopiero w 31 minucie Adrian Cierpka popisuje się fantastycznym strzałem z dystansu i wyprowadza gospodarzy na, na prowadzenie no pod koniec pierwszej połowy górnik jeszcze bardziej się ożywił miał jeszcze wiele sytuacji natomiast nie umiał ich wykończyć ja myślę, że gdyby w tej pierwszej połowie górnik Łęczna strzelił jeszcze trzecią bramkę to byłoby już po herbacie i raczej nie byłoby już szans na to żeby żeby no udało im się odebrać, odebrać to zwycięstwo w drugiej części gry w głównej mierze mieliśmy pewną wymianę ciosów pomiędzy obiema drużynami. Na początek tego, tej drugiej połowy był już poddyktant do Górnika Łęczna. W 48 minuty świetna Parada Bieszczada, który pomimo dwóch straconych bramek rozgrywa jednak bardzo dobre spotkanie. W 56 minucie mamy za to bardzo dobrą sytuację dla Stali, natomiast tam Rejman strzela, strzela niecelnie. 63 minuta to jest kartka dla Bożeja Szczepanka, a w 67 trener Marcin Wołowiec ze Stali wykonuje dwie zmiany. Najpierw wchodzi Jarecki za Głowackiego, a potem Plewka za Kłosa. I potem w tych dwóch zmianach w 71 minucie bardzo dobre dośrodkowanie Wojciecha Rejmana na głowę byłego Widzewiaka Damiana Kostkowskiego i mamy wyrównanie 2-2. Także Kostek wielkie dzięki, bo ratujesz Widzew jakby na to nie patrzeć strzelając tą ramkę na 2-2. Po tej bramce wiadomo, że Górnik Łęczna musi mocno ruszyć, bo w tej sytuacji ten remis nie dawał im awansu. Ich jeszcze troszeczkę postraszyli tą, 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 tą stal. Natomiast nic wielkiego się już do samego końca nie wydarzyło. Górnik Łęczna zremisował ostatecznie ze Stalą Rzeszów 2-2 po bramce Pawa Wojciechowskiego oraz Adriana Cierpki, a po stronie Stali Rzeszów Damian Michalik oraz Damian Kostkowski. Także podsumujemy wynik: 2-2, druga minuta Paweł Wojciechowski, piąta Damian Michalik, 31 Adrian Cierpka. I 72. Główka Damiana Kostkowskiego ustala wynik spotkania. Jak kartki. Bartosz śpiączka po stronie górnika Łęczna. Trzy żółte kartki zobaczyli w tym meczu goście ze Stali Rzeszów: Błażej Szczepanek, Wojciech Rejman oraz młodzieżowiec ze Stali Rzeszów: czyli Wiktor Kłos. Ja patrzę, czy byli jacyś byli widzewiacy, którzy grali. No, oczywiście, bramkę strzelił Damian Kostkowski, ale widzę, że grał również i Radek Sylwestrzak, i grał również Sławomir Szeliga. Także trzech byłych widzewiaków w drużynie Stali Rzeszów rozegrało swoje spotkanie. Dobra, kończymy w takim wypadku górnik Łęczna Stal Rzeszów. Przenosimy się na północ kraju i lecimy do, do Elbląga, także na Pomorze. A tam młodzieżowa Olimpia podejmowała już spadkowicza z drugiej ligi, czyli Legionowie Legionowo, i jak wyglądało tak na dobrą sprawę to spotkanie. No zacznijmy od tego, że Młodzieżo... przepraszam, młodzieżowcy się naprawdę dobrze popisali, ponieważ już w pierwszej minucie mnie i pierwszą stuprocentową sytuację i tą pierwszą stuprocentową sytuację zamienili na bramkę. Dawid Jabłoński uderzeniem nie do obrony zmusił bramkarza gości do, do, do wyjęcia piłki z siatki, także Podleśny po raz pierwszy w tym spotkaniu musiał zaglądać do własnej bramki po to, aby wyjąć piłkę. Także bardzo mocne i bardzo dobre rozpoczęcie spotkania przez drużynę Olympi Elbląg. Następnie Olimpia próbowała tam swoich ataków, miała parę groźnych sytuacji, natomiast wynik się cały czas nie zmieniał. W pierwszej połowie drużną przeważającą była właśnie drużyna Olimpii, gdzie jak patrzę teraz to mieliśmy ponownie raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, uwaga, 11 zawodników na 14 to, było zawodni to byli zawodnicy poniżej 21 roku życia. Także naprawdę drużna młodzieżowa Olimpiad Blond, która jeszcze ma szansę zagrać w barażach, ale o tym będziemy sobie mówić oczywiście na, na końcu audycji. Także pierwsza połowa kończy się wynikiem 1 do 0. No w drugiej legionowie i podopieczni Bogdana Jóźwiaka ruszają do, do mocniejszych ataków. I w 57. minucie udaje się strzelić im bramkę wyrównującą. Do piłki dochodzi Patryk Koziara. Koziara, który z reguły strzela bramki z rzutów karnych. No tutaj akurat udało mu się podejść nie do stałego fragmentu gry, tylko dostał naprawdę fajną piłkę. Uderzył nie do obrony, i Rutkowski musiał wyjąć piłkę z własnej siatki. Więc mamy w 57. minucie wyniki 1-1. Olimpia elbląg Legionowia. No i Olimpia rusza ponownie, ponownie do ataków, ponieważ im mocno zależało na tym, aby jednak zdobyć jak najwyższą możliwą pozycję w lidze. Legionowia tak naprawdę już szykuje się do rozgrywek, które ruszą za, za miesiąc i ruszą to rozgrywki właśnie w lidze, w lidze trzeciej. No i co? W 70 minucie jeden z tych seniorów jeszcze Olimpii, czyli Michał Kiełtyka strzela na bramkę Damiana Podleśnego i mamy bramkę na 2 do 1. Olimpia już do końca spotkania przeważa w, ty, w tym spotkaniu. Legionowia raczej nie jest w stanie zagrozić, sprowokować jakiegoś większego zagrożenia pod bramką Olimpii Elbląg i ostatecznie Olimpia wygrywa z Legionowią Legionowo 2 do 1. Przypomnę, bramki strzelili w pierwszej minucie Dawid Jabłoński na 1-1, Patryk Koziara w 57 minucie, a w 70 Michał Kiełtyka. Jeśli chodzi o żółte kartki, to po stronie Olimpii Elbląg Daniel Morys oraz Klaudiusz Krasa, czyli jeden z tych zawodników, który grał w Olimpii już, już wcześniej, jeszcze przed rozwiązaniem kontraktów z tą główną kadrą. Po stronie Legionowi kartki uzyskali obrońca Rafał Zembrowski, obrońca Daniel Choroś oraz jeden z wyników drugiej linii, czyli Marcin Kluska. Tak patrzę na liczbę kibiców na tym spotkaniu 82, także no, tłumy, tłumy w Elblągu oglądały to, to, to zwycięstwo. E, dobra, e, przechodzimy z Pomorza na Pomorze, ale tym razem na zachodnie. E, jesteśmy w Stargardzie, niedaleko Szczecina. Tam było spotkanie dwóch drużyn, które e, walczą o utrzymanie w gronie drugoligowców. E, tak jak powiedziałem, mecz tej 33. kolejki drugiej ligi właśnie pomiędzy Błękitnymi a Garbarnią miał kolosalne znaczenie dla obu drużyn. Wygrana w jednym jak i w drugim przypadku zapewniała właśnie spokojny byt na kolejny drugoligowy sezon. Stargardzianie przystępowali do tego spotkania się w dobrych nastrojach, no bo oni mieli wygraną w Legionowie, w Legionowie natomiast... Garbarnia przegrała poprzednie spotkanie u siebie z bytowią, także, także jakby nie patrzeć tak psychologiczny aspekt, troszeczkę bardziej po stronie, po stronie błękitnych. No i teraz tak. No, błękitni chcieli mocno zacząć, ale myślę, nie potoczył się jednak po ich myśli, bo w pierwszych 20 minutach obie drużyny grały mocno zachowawczo. Od 24, natomiast do 36 minuty, co warto wspomnieć, padły aż 4 bramki no, dosłownie kanonada czyli na początek mieliśmy taką troszeczkę ciszę przed burzą, a potem zaczęły się grzmoty, zaczęły się błyski i zaczął się huraganowy wiatr. <laughs> ale tak mówię, 4 bramki, ale nie 4 dla jednej drużyny, tylko po dwie z każdej z drużyn. Także było widać wyraźnie, jaki to jest wyrównane spotkanie. Wynik otwiera świetnym strzałem i płaskim uderzeniem z linii pola karnego wychowanych błękitnych Bartosz Sitkowski. I uwaga, to było dla niego pierwsze trafienie w, obie, w obecnym sezonie. Także młody chłopak wchodzi na boisko jeszcze w pierwszym spotkaniu, od razu w debiucie uderza, uderza bramkę. Pięć minut później goście odpowiadają celnym strzałem Michała Feliksa, który wykorzystuje dobre doświadczenie zrzutu wolnego. Natomiast zaraz mamy momentalną odpowiedź błękitnych, bo kolejny ich atak przynosi bramkę strzelaną przez Krystiana Kr Sanockiego. No i co ciekawe, dwie minuty później do wyrównania doprowadza Litwin grający w garbarni, czyli Donatas Nakrozius. I mamy wynik 2 do 2. No tutaj było dużo mm, reklamacji ze strony zawodników błękitnych, ponieważ każdy myślał, że przy oddawaniu strzału pomógł sobie Donatas Nakrozius ręką. Natomiast sędzia ja widział to zupełnie inaczej, i pierwsze 45 minut kończy się wynikiem 2-2. Drugą połowę agresywnie rozpoczynają gospodarze. Po godzinie gry, czyli 15 minutach drugiej połowy, to oni sobie stworzyli aż cztery dogodne sytuacje: Krystian Sanocki dwukrotnie, a do tego jeszcze Jakub Szyrek oraz Hubert Sadowski. Natomiast żaden z nich nie umiał tych sytuacji zamienić na gola no i to się znowu zemściło, tak jak już dzisiaj mówiłem jest to pożegadło o niewykorzystanych sytuacjach, które się mszczą pierwszy dosyć ciekawy atak przyjezdnych w drugiej części zakończył się bowiem powodzeniem w sytuacji sam na sam świetnie zachowuje się Krzysztof Szewczyk i wyprowadza garbarnie na prowadzenie 3 do 2 do końca meczu tak naprawdę już wynik nie zmienił swojego rezultatu Bękitnie przegrywają z drużyną garbarni 3 do 2 bądź 2 do 3. Jeszcze tam szanse były od Wojciecha Fadeckiego, czyli najlepszego strzelca błękitnych. No, a w ostatniej akcji meczu jeszcze była szansa na narzut na karny, natomiast sędzia jednak nie dopatrzył się tutaj Faulu na Mateuszu Kompanickim i, i wynikiem takim ani innym zakończyło się to to spotkanie. Także w ramach podsumowania Błękitni Stargard 2 Garbarnia Kraków 3 otwiera Mecz Bartosz Sitkowski w 24. Minucie, następnie 29. Michał Felix, 33. Krystian Sanocki, i chwilę później na 2/2 Donatas Nakrozius. Tak się kończy pierwsza połowa. W drugiej połowie Krzysztof Szewczyk, minuta 67. I yy, zwycięża Garbarnia Kraków błękitnych 3/2. Jeśli chodzi o kartki, które pokazał pan Mateusz Jenda, czyli sędzia z Warszawy, wyglądały następująco: Jakub Ostrowski po stronie błękitnych, Bartosz Sitkowski po stronie błękitnych oraz Michał Cywiński. Natomiast ze strony Garbarni również mieliśmy trzy kartki w drugiej połowie. Patryk Serafin wprowadzony w 46 minucie Jakub Kowalski, który no po trzech meczach z golem tym razem na listę strzelców się nie wpisał, ale wpisał się do nutesu sędziego, właśnie uzyskując kartkę żółtą i Tomasz Kobon, również zawodnik garbarni, ukarany żółtą kartką. Także 6 żółtych kartek, jedna dla widzewiaka. Patrzę, czy ktoś jeszcze z widzewiaków grał. No nie, no bo ani w błękitnych, ani w garbarni żaden inny widzewiak poza były widzewiak oczywiście poza Jakubem Kowalskim nie gra. Także błękitni Stargard, garbarnia Kraków 2-3. Przed nami następne bardzo ciekawe spotkanie Bytowia Bytów, która walczy cały czas o baraże z drużyną Rezerw Lecha Poznań, który walczy. No właśnie nie wiem, czy o utrzymanie, czy o baraże, no ciężko to stwierdzić. O baraże raczej nie, bo i tak by nie mógł zagrać, bo przypisy zmieniają się dopiero od następnego sezonu i dopiero wtedy rezerwy będą mogły grać jedną ligę niżej niż drużyna pierwsza, także tutaj oni raczej o baraże nie walczyli, natomiast natomiast walczyła o nie na pewno Bytowia Także spotkanie 19 lipca o godzinie 18 zapowiadało się naprawdę bardzo, 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 bardzo fajnie. Tutaj do tego sobotniego pojedynku zespół Rafała Ulatowskiego. On przystępował w sumie też podbudowę taką serią trzech wygranych z rzędu, no bo oni wcześniej wygrali właśnie z Resową 2-0, 2-1 ze Zniczem, czy ostatni mecz w ostatniej kolejce z Gryfem Wejherowa aż 5-0. Także naprawdę tam u nich mógł panować umiarkowany optymizm. W drużynie Lecha natomiast no, nie było jednego z ważnych piłkarzy. Chyba najlepszego strzelca Rezew, czyli Filipa Szymczaka, tego chłopaka Dariusz Żuraw, czyli trener jedynki Lecha Poznań, dowołał na mecz lot to Ekstra nie, przepraszam, PKO Ekstraklasy, klasy, była w poprzednim sezonie PKO Ekstra na spotkanie z Jagielonią Białystok, także Filip Szymczak miał, miał tam okazję zagrać na najwyższym poziomie rozgrywek. No i najgorsze humory miała w sumie też i Betowia, która w dwóch ostatnich spotkaniach zanotowała aż sześć oczek, bo wygrana najpierw z Legionowią Legionowo 4 do 3 po takim bardzo ciekawym spotkaniu, które żeśmy już tutaj omawiali. No a potem pokonali garbarnię Kraków w Krakowie 2 -3. Do jednego. Także naprawdę dwie dobre drużyny, i można było spodziewać się mocnej, zażartej walki z obu stron o każdą piłkę i w sumie centymetry boiska. No i teraz tak. Natomiast pierwsza odsłona tego meczu, no przyniosła nam bardzo mało zagrożenia pod bramkami, czy to Macieja Gostomskiego, czy też Łukasza Radlińskiego. Gospodarze szukali swoich szans głównie przy pomocy stałych fragmentów gry, które mimo wszystko jednak rezultatu nie, nie, nie przynosiły. No, z gry kreowali swoje szanse na początku, ale czuń pozostawał górkiper w drużyny rezerw i bez problemu radził sobie właśnie z tymi próbami swoich przeciwników. Zawodnicy trenera Ulatowskiego chyba najciekawszy okres zanotowali dopiero po kwadransie gry i wtedy byli najbliżej wyjścia na prowadzenie po dosyć niebezpiecznej, ale też ciekawej sytuacji Aleksandra Jacenko. Skrzydłowy tam otrzymał takie podanie z głębi pola, wyszedł na czystą wojskę, strzelił, ale trafił jedynie w boczną siatkę no i Lech dalej nie, nie, nie mógł prowadzić. Także, także pierwsza połowa wynik 0 do 0, ale mecz naprawdę mocny i mocny i ciekawy. Dopiero po zmianie strony obejrzeliśmy trafienia zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. 8 minut po rozpoczęciu drugiej połowy dalekie podanie za plecy Krzysztofa Bonka przyjął Paweł Tomczyk, czyli drugi najlepszy strzelec rezerwy Pociągnął z piłką kilka metrów i oddał piekielnie mocny, ale bardzo precyzyjny strzał lewą nogą. I lech, rezerwy Lecha, lech 2 Poznań, prowadził z betowią bytów 1 do 0. Tym korzystnym wynikiem rezerwy nie cieszyły się jednak zbyt długo, ponieważ niedługo później do wyrównania doprowadza wprowadzony z ławki Piotr Giel. Bramka po naprawdę dużym błędzie poznańskiej defensywy i mamy wynik 1 do 1. Do końca spotkania, już ciekawych sytuacji, było tak na dobrą sprawę jak na lekarstwo. Mało, mało, właśnie takich sytuacji ciekawych. No, i wynik jeden do jednego, który chyba tak naprawdę zadowala jedną i drugą drużynę. No, Lecha, bo chyba się utrzymuje. Jeżeli dobrze, jeżeli dobrze pamiętam, musiałbym to sprawdzić, ale chyba tak, właśnie jest. No i Betowie, która gdzieś tam cały czas ma szansę grać, grać w barażach. Dobra, następne spotkanie. No i wracamy z znaczy nie, w sumie nie wracamy, bo byliśmy w Stargardzie, przyliśmy do Bytowa, no to teraz Bytowa do Wejherowa, także ciągle na północy kraju. Widać, że druga liga to jest dużo spotkań na północy. Gryw w Wejherowo najbardziej chyba na północ wysunięta drużyna grająca aktualnie na tym poziomie rozgrywek podejmowała Górnik Polkowice. Gryw, który jest już drużyną, która spadła z ligi. Gryw, który tak naprawdę szykuje się już tylko i wyłącznie do, do, do gry w tej lidze trzeciej, no versus Górnik Polkowice. Także Górnik Polkowice, który ostatnio miał słabą formę, ale bardzo Dobrze wiedział, że wygrywając z gryfem zapewnia sobie utrzymanie w gronie drugoligowców, i chyba o to tutaj chodziło. No a dwa, Michał Bednarski też już wiedział o tym, że bramki w Rzeszowie nie strzelił Marcin Robach, więc każda następna przybliżała go do korony króla strzelców. No i, i uwaga, i on otwiera wynik tego spotkania. W 27 minucie właśnie Michał Bednarski dostaje piłkę. Uderzenie do obrony i mamy jeden do zera dla drużyny górnika, Polkowice. Natomiast na tym Górnik nie poprzestał. W 45 minucie do szatni dobija jeszcze gospodarzy Kamil Wacławczyk i mamy wynik 2 do 0. Tutaj się już nikt nie spodziewał tego, że drużyna, drużyna Gryfu jeszcze będzie mogła jakkolwiek zaszkodzić Polkowicę. Polkowice już w tym momencie pewne utrzymania, także też troszeczkę odpuściły. Tutaj widzę, że zaczęły się właśnie od razu dwie zmiany. Za Szuszkiewicza wchodzi Mucha, za Bednarskiego wchodzi Radziemski. No nie wiem, czy Bednarski był zadowolony z, z takiej sytuacji, bo na Gryfie mógł naprawdę nabić sobie bramek, a tak jak powiedziałem, górnik już ma pewne utrzymanie i chyba raczej już nie będzie nawet walczył o, o baraże. Yy, więc tutaj mógł chyba zostawić tego micha bednarskiego trener Dobi, żeby jednak mógł pouciekać troszeczkę Marcinowi Robakowi. No nie wiem, jakie tam relacje między obydwoma panami są. No, oni już sobie to musieli wyjaśnić. Druga połowa, tak naprawdę nudna, apatyczna, nic wielkiego się nie działo. Dopiero w 90 minucie, Kornel Ciupka, czyli zawodnik górnika Polkowice, wprowadzony jeszcze w 64. minucie za, za Wacławczyka, ustala wynik spotkania na 3 do 0. Także podsumowując, gry Wejcherowo, górnik Polkowice 03, bramki Michał Bednarski 27 minuta, Kamil Wacławczyk 45 kornel, Ciupka 90. Jeśli chodzi o żółte kartki, to sędzia Szymon Lizak z Poznania pokazał kartki 3 dla gospodarzy, grający z numerem 14, Jakub Godlewski, dla gości z trójką, grający Mateusz Magdziak, no i prowadzony właśnie strzelec bramki z 90 minuty, kornel. Ciupka. Także 3-0, Górnik Polkowice pokonał gry wejherowo. Eee, no dobra, to przenosimy się na Mazowsze i tutaj mamy mecz naszego najbliższego rywala, czyli drużyny znicza Pruszków, który mierzył się z Elaną Toruń. I to było bardzo ważne i bardzo istotne spotkanie z perspektywy tabeli. Znicz Pruszków wygrywając to spotkanie miał szansę, żeby zapewnić sobie utrzymanie. Do tego mimo wszystko jednak nie doszło pomimo zwycięstwa, już troszeczkę zaspoileruję. E, natomiast Elana Toruń, żeby mimo wszystko jednak jeszcze myśleć o tym, aby, aby się utrzymać, no to spotkanie musiała absolutnie wygrać. Ostatnio grała z Resowią, prowadząc 2-1, nie dowiozła zwycięstwa, no teraz grała ze Zniczem, a jak wyglądało spotkanie, no to posłuchajcie. Znicz tak naprawdę wychodzi już bardzo mocno zmotywowany i od początku stara się przenieść, przejąć inicjatywę, e, no i wychodzi to do gospodarzom dosyć, dosyć dobrze, no bo... E, Elle a ma... Nie mogła wyjść za bardzo ze swojej połowy, a ukoronowaniem tej przewagi była już bramka w szóstej minucie, zdobyta przez Patryka Czarnowskiego, który ubiega Pawła Sokoła i strzałem głową otwiera wynik spotkania. Sokół tutaj jeszcze został ukarany żółtą kartką za staranowanie napastnika gospodarzy, więc nawet jeżeli by w tej sytuacji Czarnowski bramki nie strzelił, no to mielibyśmy rzut karny. Sędzia oczywiście zastosował tutaj przywilej korzyści, powodując to, że, że, że bramka padła i nie trzeba było uderzać jednastki. Natomiast stracona bramka przez Elanę ich obudziła. To było widać wyraźnie, ponieważ z każdą minutą Żółto-Niebiescy nabierali coraz większej pewności i budowali swoją przewagę na boisku. Podobieczni nowego trenera, czyli Dariusza Grzegorzuki spisywali się już od gospodarzy dużo lepiej, zwłaszcza w środkowej strefie boiska. Elana wygrywała wiele stylikowych pyłek, była szybsza i skuteczniejsza. No i to się przekłada na bramkę, ponieważ Mariusz Krzyszak kapitalnym strzelem bezpośrednio z rzutu wolnego pokonuje Piotra Misztala i wyrównuje wynik spotkania. No i do końca w pierwszej części gry już przewaga Elany pozostaje no, bezdyskusyjna. Widać było wyraźnie, że walczą niesamowicie, że chcą wygrać to spotkanie. No i druga część zaczyna się równie dobrze, jak zakończyła się pierwsza, ponieważ Filip Kozłowski wpada w pole karne, mijając rywali, wy wykłada piłkę do pustej bramki, a tam już tylko Lukas Renciar musiał dołożyć nogę. Eee, także naprawdę tutaj bardzo fajnie się zachował Kozłowski, wystawił piłkę już na, na pustą bramkę i mamy 2-1 dla Elany Ela po raz kolejny Prowadzi do końca meczu pozostaje 40 minut. Elana zna już wszystkie wyniki z innych spotkań, ponieważ rozgrywała mecz jako ostatnia. Spotkanie Stali Stalowej woli z GKS-em już w międzyczasie zakończyło, więc ona wiedziała, że w spotkanie absolutnie trzeba wygrać. No i chciała iść po kolejne bramki, bo wiedziała, że utrzymanie może być przy zwycięstwie, ale trzeba z nich pokonać dwiema bramkami, żeby mieć lepszą między nimi e, e, różnicę. Miany takie spotkania bezpośrednie. No i Elana się odkryła. A tymczasem w 83. minucie jedna z zakończyła się podobnie jak w 6. minucie przy golu Czarnowskiego. Doświadkowanie w pole karne, znowu soku, ponownie taranuje rywala, tym razem już rzut karny, bezdyskusyjny i mamy bramkę dla. Dla, dla znicza w międzyczasie soku dostaje kolejną żółtą kartkę, za dokładnie drugie, takie samo zagranie musi opuścić wojsko. Do bramki wszedł rezerwowy, bramkarz żelany Dawid Kuchnicki, no ale przy jednasce był bez szans. Mieliśmy remis, no a w doliczonym czasie gry strzałem głową zwycięstwo dały jeszcze gospodarzom Martin Baran i niestety, ale Elana wylądowała w trzeciej lidze, także był ruch, była Elana, był widzew ruchu nie ma, Elany nie ma, no, czy widzę będzie w drugiej lidze, oby nie, oby widzę w też się z tej ligi wydostał, ale drugim wyjściem, tym, tym, tym do góry, tym do pierwszej ligi, także, także tak to wyglądało. Podsumowując spotkanie z Pruszków, Elana Toruń 32, Patryk Czarnowski minuta 6, 34 wyrównanie Mariusza Kryszaka, 50 minuta Lukas Chryncjar, 88 minuta rzut karny wykonany przez Dariusza Zjawińskiego i na 3-2 ustala wynik spotkania w 90. Martin Baran. Jeśli chodzi o kartki w drużynie gospodarzy Marcin Bochetek żółta kartka oraz Martin Baran. Natomiast żółte kartki Welanie dwie Pawła Sokoła. W konsekwencji czerwona w 84 minucie i brąkarz musiał zejść. Żółta kartka Koriana Górki i żółta kartka dla Mariusza Kryszaka. Jeśli chodzi o drużynę Elany Toruń. Także Elena przegrywa z niczem 3-2. Pozostaje nam ostatnie spotkanie, czyli Stal Stalowa Wola GKS Katowice i to jest to drugie spotkanie, które żywo interesowało Widzewiaków. Spotkanie w którym no, każdy liczył na to, że mimo wszystko Stal urwie jakieś punkty. Jeżeli nawet nie wygra, to chociaż zremisuje z GKS-em Katowicem, natomiast to, co się wydarzyło w Stalowej Woli, przeszło najśmielsze oczekiwania łodzian i tylko i wyłącznie dzięki temu, że GKS Katowice gra pod widzę, widzę się dalej liczy w walce o awans bezpieczeństwa i dalej wszystko jest w nogach Widzewiaków, więc dziękujmy naprawdę za to, że ten GKS Katowice też się potrafi potykać. Yy... Ale wracając do spotkania, no wiadomo, że po porażce jest Widzew Sytuacja stalowej woli w tabeli drugiej ligi mocno się skomplikowała, bo spadli na to miejsce 15 bardzo mocno potrzebowali punktów, no ale jeżeli nie wygrywają z liderem, z, tak, wtedy z liderem, no to teraz będą musieli pokonać drużynę z trzeciego miejsca. Yy, natomiast tak, no Stal rozpoczęła też dosyć spokojnie, dała pograć rywalowi, odpierała ataki yy, GKS-u Katowice, no a w 8 minucie dzięki temu z fajną kontrą wyszedł yy, Szymon Jaroż wykorzystał błąd bramkarza gości, skierował piłkę do bramki GKS-u i aktualnie odżywają nadzieję w Stalowej Woli, odżywają nadzieję również w Łodzi. Yy, chwilę później było Blisko drugiego gola dla stali stalowa wola, natomiast tym razem Bartosz Mrozek, czyli bramkarz GKS-u, bronił uderzenie z dystansu, i, i, tak to, i tak to wyglądało. Spotkanie potem się wyrównuje, stal jednak dobrze oddala grę od własnego pola karnego, szuka też własnych uderzeń na bramkę przeciwnika, natomiast nie pozostaje dłużny również GKS Katowice tutaj były minimalny strzał, chociażby Macieja Stefanowicza, środkowego pomocnika ze strony GKS-u, czy też Piotra Mrozińskiego ze stali stalowa wola. Przed końcem pierwszej połowy stal stalowa wola zadaje drugi cios GKS-owi. Tym razem Kacper Śpiewak wykorzystuje nieporozumienie w defensywie gości i kieruje piłkę do siatki GKS-u. Więc na przerwie schodzi z prowadzeniem stal stalowa wola 2 do 0. No i to jest gigantyczna sensacja po tym, co stal pokazała na widzewie. Początek drugiej odsłony no to ataki zespołu stali stalowa wola, ale kończą się one mocnymi, niecelnymi strzałami. Następnie już goście przejmują inicjatywę na boisku. Widać wyraźnie, że dążyli do tego, aby najpierw dobyć bramkę kontaktową, a potem bramkę na remis. Natomiast to się zupełnie nie udaje. Dawid Pietrzkiewicz ma spokój we własnym polu karnym w, yy, i popisuje się naprawdę dobrymi, kapitalnymi interwencjami. Yy, chociażby taki strzał w 83 minucie, gdzie bramkarz gospodarzy popisał się naprawdę kapitalną obroną z, yy, kilku, yy, z kilku metrów. Gole już do końca tego spotkania nie padły. Stal Stalowa Wola pokonała drużynę yy, GKS -u Katowice 2 do 0. Dzięki czemu pomogła właśnie widzewowi, i dzięki temu widzewu wszystko ma znowu we własnych nogach. Podsumowując, 8 minuta: Bramka na 1-0 w 42 minucie Kacper-Śpiewak. Stal stalowa wola pokonuje GKS Katowice 2-0. Jeśli chodzi o kartki, no to to był dosyć ostry mecz, no ale ze strony, ze strony gości. Po stronie gospodarzy, żółta kartka tylko i wyłącznie dla bramka. Przepraszam, Dawida Pietrzewicza. Oraz Bartłomiej Ciepieli. Natomiast po stronie gości: A, najpierw Bartosz Mrozek, żółta kartka. Kacpery Michalski, żółta kartka. Grzegorz Ogala, żółta kartka. Maciej Stefanowicz, żółta kartka. Arkadiusz Woźniak, żółta kartka. I Piotr Kurbiel, żółta kartka. To ciekawe, Mrożek i Michalski wykartkowali się na ostatnie spotkanie, grając u siebie z Lesowią Rzeszów. Także, no, pytanie. Oni muszą mecz z Rysowią absolutnie wygrać. Remis im nic nie daje, ponieważ mają gorszy bilans bramek z Widzewem i wtedy Widzew nawet gdyby przegrał mecz ze Zniczem to i tak by awansował. Więc GKS Katowice musi absolutnie wygrać mecz meczu siebie, no czy, czy wygra z Rysowią? To się dopiero okaże, okaże się, okaże się w sobotę, no ale bez bramkarza oraz bez e, podstawowego prawego obrońcy, no kto wie, no może, może być to troszeczkę, e, troszeczkę trudniej. E, dobrze, jak wygląda tabela? Po 33. kolejce spotkań, e, liderem tabeli drużyna Górnika Łęczna, 33 spotkania, punktów 60, 17, 97 jako bilans spotkań, 45, 37 w bramkach. E, na drugim miejscu widzę w Łódź 59 punktów, trzecie miejsce GKS Katowice, 59. 58. I między tą trójką rozegra się walka o awans na zaplecze Ekstraklasy. Czwarte miejsce Bytowia Bytów 51 punktów, na piątym Resowia również 51. Szósta jest Olimpia Elbląg punktów 50. I to jest co ciekawe, jeżeli Resowia zremisuje mecz z gks to Katowice, to ma zapewnioną grę w, w barażach. Chociaż tak teraz patrzę, tak tu musiałaby wygrać Olimpia Elbląg i Stal Rzeszów. I wtedy, i wtedy dopiero. Rysowia przy, przy porażce może wypaść. Także ma o co grać ta Rysowia. No jakby urwała punkt Ksowi owi Katowice, my się nie obrazimy. Naprawdę nie obrazimy się, bo zdobycie tego punktu powoduje to, że, że grają te, te baraże. Dwa, mają szansę wyprzedzić Bytowie i jak będą grali z czwartego miejsca, no to jest szansa na to, że pierwszy mecz zagrają u siebie. Także ma o co grać drużyna Rysowi i, i oby urwała punkty właśnie Kato, Katowiczanom, a naprawdę będzie, będzie to bardzo fajne. Dobra, ale lecimy z tabelą dalej. Na szóstym miejscu Olimpia Elbląg, punktów 50. I tu jest ciekawa sytuacja, bo Olimpia Elbląg aktualnie nie ma jeszcze licencji przyznanej na grę w, na zapleczu Ekstraklasy. Na ten moment, jeżeli by ona została w barażach, no to drużyna z trzeciego miejsca dostaje wolny los i gra w finale, czyli dopiero w tym drugim meczu barażowym. Nie wchodzi następna drużyna z tabeli, także no tutaj zobaczymy, co, jak to będzie wyglądało w przypadku Olimpia Elbląg. Siódme miejsce, Stal Rzeszów 48, ósma Garbarnia 47, dziewiąty Górnik Polkowice 47, dziesiąta Skra 47, 11. Rezerwy Lecha Poznań również 47. 12. miejsce to jest Znicz Pruszków, punktów 46. Nasz najbliższy rywal. 13. Stal stalowa wola, 46. I 14. po Siedlce również 46. Na 15. miejscu Błękitni Stargard, punktów 44. No i jeżeli Błękitni się nie wykaraskają z strefy spadkowej, to po 6 latach gry na poziomie centralnym wylądują w trzeciej lidze. Na 16. miejscu Elanator, czyli trzeci spadkowicz. 17. Legionowie Legionowo punktów 24 i 18 gry wejherowo punktów y, punktów 14. Jeśli chodzi o strzelców 24 bramki, czyli polepszył o jeden y, y, Michał Bednarski, 21 bramek Marcin Robak, także Marcin Robak musiałby strzelić 4 bramki y, z niczowi pruszków, żeby móc walczyć o koronę Króla strzelców. Kibicujemy Marcinowi, nie obrazimy się, jeżeli tak zrobisz, Marcin. 17 bramek Karol Czubak 16 Paweł Wojciechowski, który uciekł Wojciechowi i z błękitnych Stargard, 12 bramek Filip Przymczak i bił do niego Dariusz Zjawiński po strzelonej bramce w ostatniej kolejce 10 bramek Michał Fidziukiewicz także tak wygląda czołówka klasyfikacji strzelców no i co nas, czeka? co nas czeka w drugiej lidze w ostatniej kolejce a kolejka jest zaplanowana na 25 lipca wszystkie spotkania o jednej porze o godzinie 17:00. pierwotnie miał to być ostatni weekend maja no i będzie ostatni weekend lipca zaczynamy tak, Stal stalowa wola po gąsiedlce także drużyny, które już w tym momencie no, jeżeli zremisują obydwie to mają utrzymanie, także mogą się umówić na remis i obydwie się utrzymują GKS Katowice-Rosowia i tak jak powiedziałem spotkanie bardzo istotne z punktu widzenia Widzewa, no i punktu widzenia Resowi, która mam nadzieję, że będzie walczyła jak równy równym z GKS-em, urwie tam punkty, no bo dzięki temu będzie mogła mieć ten pierwszy mecz barażowy grany u siebie Widzew Łódź podejmuje znicz Pruszków, no i panowie Widzewiacy, wam nie pozostaje nic innego jak pokonać znicz i, i awansować bezpośrednio, Maciecie dzieci mieli za sobą albo 4,5 albo 9 tysięcy kibiców decyzja jeszcze nie zapadła także jest szansa na naprawdę fajne świętowanie Elana Toruń czyli spotkanie dwóch drużyn, które już spadły z ligi, Górnik Polkowice podejmie Bytowie Bytów, no i tutaj pytanie jak zagrają dwie drużyny, Górnik spokojnie utrzymany a bytowie będzie walczyć do upadłego o to, żeby jednak zagrać dalej w barażach Rezerwy Lecha grają z Błękitnymi Stargard no i tutaj Błękitni muszą wygrać mecz we wronkach jeżeli chcą się liczyć utrzymanie remis im nic totalnie nie daje Garbarnia Kraków podejmie Olimpię Elbląg. No i tutaj naprawdę ciężkie spotkanie Olimpii. Legionowia Legionowo gra z Górnikiem Łęczna, więc tutaj Górnik Łęczna remisem może już sobie zapewnić awans i prawdopodobnie tak będzie. No i Stal Rzeszów gra u siebie ze Skrą Częstochowa. Jeżeli Stal wygra z utrzymaną już Skrą, natomiast Olimpia Elbląg przegra z Garbarnią, no to Stal Rzeszów zagra w barażach o Zaplecze pierwszej ligi. No dobra, mamy wszystko omówione, także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za spędzenie tej ponad godziny, bo wyszło nam 63 minuty. Ciusieńko przeciągnąłem w tej sytuacji audycję, chyba zdarzyło się to po raz pierwszy. Za chwileczkę zapraszam na wywiad tygodnia, również audycję moją. Jest to wywiad z byłym piłkarzem, bramkarzem Widzewa, aktualnie koordynatorem w Akademii Widzewa, a jeszcze był też trenerem Widzewa. Mówię oczywiście o Andrzeju Kretku. Naprawdę ciekawy wywiad, polecam, zachęcam, posłuchajcie, bo, bo, bo jest, jest czego i jest naprawdę warto. Natomiast ja aktualnie serdecznie Wam dziękuję za te 64 minuty. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia ponownie. Sponsorem audycji była firma Supersports.pl, oferująca profesjonalny sprzęt fitness marki Tiguar oraz TRX. Www.Supersports.pl. Radio widzę w rytmie serca łodzi.